i lecimy dalej. Jakby się ktoś tak zastanawiał. No, udało mi się. There are five facilities to sabotage. Okay. Turbines, water control, water reclamation, lava control and the main controls. Pięć rzeczy, czekaj, jeszcze raz. Message. M. Turbina, kontrola wody, przepompownia wody, kontrola lawy i główna kontrola. Lecimy. No to lecimy po kolei w takim razie. Additional security needed in geothermal plant. I znowu to. Ta tarcza, ja z niej w ogóle nie korzystam. Tutaj mamy lava control, czyli kontrola lawy. Aby ktoś się nie domyślił. I w każdym takim czymś mamy jakiś przełącznik do przełączenia. Albo tak jak tutaj takie. Takie coś. Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa. Zawór! Cholera, zawór! I taki zawór musimy przekręcić, żeby zasabotować po prostu takie urządzenie. Mamy tu coś jeszcze ciekawego? Dobra, powiedzmy, że cię tym razem zostawię w spokoju. Odejdź, bo nie ręczę za siebie. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Ej, to się da zniszczyć? Oh. No weź się przesuń. Over here! Help! Guards! Mógłbyś się zamknąć. Bardzo cię o to proszę. Coś mi ta muzyka przypomina. Water control. Repeat. Code red conditions are in effect. Protest this, miner! Ojej, kabel, cholera, zacząłem się. Karabin masz. Pewnie, że wygrałem. Nie do wody, nie do wody. Ale chrypa. Tu nie, no to trzeba przeskoczyć na drugą stronę. Tu gdzieś powinien być w jakiś stryczek. Okej. Water intake exceeding outflow. Turbine chambers flooding. Over here! Help! Guards! Zmywamy się. Dobra, mamy dwie rzeczy zasabotowane. Kontrolę wody oraz lawy. Tutaj mamy lava control. O, pokój z turbinami, czy tam z turbiną jedną. Z jedną turbiną. On nie jeszcze stał. Niezły żart. Nieładnie. Idziemy najpierw tu. Danger! Musimy poszukać znowu jakiegoś magicznego przełącznika. Nie sądzę. Okej, mamy ammo, jest dobrze. W tym miejscu też powinien być jakiś przełącznik, tylko nie wiem, czy on się znajduje bezpośrednio przy turbinie. Obok. O, tu jest znowu zawór. Steam pressure approaching dangerous levels. Oh, don't hurt me. Please. Dobra, ciebie nie zranię. Tym razem. Czyli mamy trzy rzeczy, jeszcze dwie rzeczy. Tu nic nie ma ciekawego. Moment, co tam jeszcze było? Turbina, kontrola wody, kontrola lawy, jeszcze przepompownia i główna kontrola. Gdzie ta przepompownia jest? To jest water control. Kontrola wody po polsku. Spróbuję mówić. Spróbuję, co nie oznacza, że tak będzie. Tu jest pokój z turbiną. Nie, tam. Co ty tam wiesz o zabijaniu? The tech in the main control room is on our side. Once you've sabotaged the other four systems, get in there and he'll know what to do. Okej, spróbuję, choć i tak na pewno szybko zginie. Mind control, okej, ty jest.
przypompownia wody. Geothermal plant number 4. Apprehend or neutralize immediately. Destroy both pump stations. Please. That'll force even more water into the system. Czyli to mam zniszczyć? Proszę bardzo, ładuneczek. Bum. Raz drugi ładuneczek trzeba podłożyć tu. Back pressure building and water reclamation system. Immediate technician attention required. No to idziemy teraz. Dlaczego nie gram w gry Horror Survivor? Ponieważ tu dostaję zawału, gdy mi wyskoczy jakiś koleś, co by się... O, to był chyba cywil. No trudno. Wait! I'm on your side! Bo dostaję zawału, jak mi jakiś koleś wyskoczy, to tam bym padł przy pierwszej możliwej sytuacji. Ej, ziomuś, techniku, po naszej stronie podobno, który jesteś. Gdzie jesteś? Go to the other control panel and find the override button. Okej. To? You see that button? You have to press it while I press this one. Okej, dawaj. Jasne. 3, 2, 1, go! Boom. Turbine chamber pressure at critical levels. Anomalous event imminent. Ktoś mi tu leci, a się szybko trzęsie jak chleb. Geothermal plant inoperative. Containment shields in place. Attack! Attack! O, udało mi się go zabić, jest dobrze. No jeszcze jakieś urządzenie przez przypadek. Subbay? Dobra, jakoś się stąd wydostanę. Chyba wiem nawet jak... Turędy trzeba wyjść, tędy. Po sabotażu czas na lekki spacerek. Submarine Bay. Czyli tutaj będą łódki podwodne. Na pewno jesteś martwy? Dobra, nie będę marnował misji. I tu. I musimy się dostać do właśnie miejsca. Niestety nie możemy tutaj wejść, bo się nie zmieścimy po prostu. Dobra. Prosta sprawa, używamy ładunku wybuchowych. Najpierw zalecam wybranie karabinu. O, klikaj. Dobra, to sobie tu siedź. A, tu jest jeszcze karabin. Karabin snajperski, nie maszynowy. Ale z niego w ogóle nie korzystam, on się... Wydaje mi się, że on się po prostu później przyda. Oraz watch your step. Ten napis będzie nam dotrzymywał towarzystwa już przez prawie całą grę. Płyniemy. Ta łódź jest podwodna. Ta łódź jest podwodna, no to chyba logiczne, nie? Ta łódź jest uzbrojona w torpedy, dokładnie 20. Będziemy mogli dzięki nim się bronić. Przeciwko czemu się będziemy bronić? Ano przeciwko temu. Czekajcie, bo trochę... O Boże. Czekajcie. Chcę to pominąć, nie chcę z tym walczyć. Tędy. Jakby się ktoś zastanawiał, to te torpedy są lekko samonaprowadzające. Jest lekki problem z uniknięciem. A tutaj mamy... Tu mamy typa wkurzającego. Takiego rekina jakby, który strzela falą uderzeniową. No, na szczęście już pływa do góry brzuchem. Więc nie ma problemu. Napisałem? Napisałem. Płyń. Taki jest szczyt panią ustawień. Wiem, że płynę dobrze. Tutaj mamy kolejnego. You should see the research center in the cavern ahead. Aha.
Widzę coś podobnego i co? Słyszę kolejnego typa. Zniszczyłem go. Griffin knows all about the plague. Once we have him, we can wring some answers out of him. Okej. Pamiętam, że tutaj udawałem świetnego znawcę języka angielskiego i próbowałem przetłumaczyć to, co przed chwilą powiedziała. Myślę, że sami sobie poradzicie i sobie to przetłumaczycie. Nie, że mi się nie chce, czy coś. Albo nie, nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. W tych pudełeczkach żółtych, nie w tych, w tych, zawsze możemy znaleźć ammo lub jakieś inne fajne rzeczy. Tych, tu właśnie, żółtych pudełeczkach. I chyba to wszystko jak na razie z zabawy. Może podwodną. Please. Watch your step. Opłaca mi się iść na górę, czy nie bardzo? Do your job and alter all take. Over here! Help! Guards! Leave me. The second shift should have been. Try and take me! To było głupie. Mogłem strzelać automatem, a nie półautomatem. Oprócz tego nic ciekawego. Tu jeszcze coś mamy. Jeszcze więcej apteczki. Trochę ammo, jeśli ktoś się postara, nie zmarnuje zbyt dużo na zabicie tego strażnika. Nie zabić się tu, okej. Don't hurt me, please. Dobra, watch your step. Patrz, gdzie deptasz. Over here, help, guard! Co, mamy te pojemniczki właśnie. Jednak nie zawsze coś się w nich znajduje. Warto sobie obok nich pochodzić, bo nasz bohater będzie z nich wyciągał automatycznie to całą ich zawartość. A to jest środek, to chyba... to chyba już jest czynnik losowy, tak mi się wydaje. Idziemy tędy. Nienawidzę was za to. Watch your step. A, skąd my to znamy? Hello, może będzie jakieś metro? Ej, ty. Znaczy wy tam, spokojnie. A jak tu dojedziecie, będziecie martwi. A nie mówiłem? Możemy jechać, ale ten z powrotem. To tylko ammo do pistoletu, a to tylko apteczka. There's a miner waiting for you by the stairs to admin. Put on the suit he gives you. It's the only way you'll reach Griffin. Mówisz jedyny sposób. Gdy tam dotrę, wytłumaczę wam, o co chodzi, bo już przechodziłem to i to jest po prostu masakryczny moment. Got a monkey suit for you, Parker. Put it on and keep it on. Give me your weapons. They're too bulky to carry beneath the suit. Take the silenced pistol. Keep it holstered under your suit. Use it only when you absolutely have to. Okay. Dobra. Musieliśmy mu oddać całą naszą broń. On dał nam tylko pistolet. Z dwoma magazynkami. Jeden mamy już załadowany i drugi pusty. No i drugi zapasowy. Jesteśmy teraz w ubraniu, w garniturze. Tego nie widać niestety, ale jesteśmy w garniturze i mamy dojść do... Momencik. No właśnie. Wyłączyłem sobie dźwięk przypadkiem i mamy się dostać do... Gryfona. Gryfona. Nie wiem. Jest to... to kto? Zaraz wam powiem, kto to jest, tylko znajdę to.
Jest to administrator. Ultaru. Albo zastępca. Zastępca. W każdym bądź razie ma jakieś ważne informacje, które my potrzebujemy.